Zima w pełni. Dociągnąłem do garaż do końca. Mam 10 i pół warstwy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, 10 i pół, czyli tak ma być. Na domie w tej chwili jest 11 warstw. Tak na razie zostawiam. Chciałem domurować jak najszybciej, żeby można było wycinać na okna. Dzisiaj się zajmiemy właśnie wycinaniem. Na szczęście udało mi się pożyczyć lisi ogon, tak to się chyba nazywa. I kupiłem sobie boszowską piłkę 455 długość. No i będziemy działać. Zaraz będę wymierzał. Najpierw chyba sobie tutaj pojadę od garażu. No i tu chyba przesunę trochę drzwi, bo nie obliczyłem jednej rzeczy. To też warto przy projektowaniu zwrócić uwagę. Patrzyłem tak, żeby były drzwi na środku. No i nie wziąłem pod uwagę, znaczy no, nie, teraz nie są na środku, ale doliczyłem jakby tutaj styropian 20 cm. Ale nie doliczałem tam. I tak naprawdę będę miał te 20 cm różnicę. Dlatego tu też wezmę maksymalnie ile się da wysunę, żeby ta różnica była jak najmniejsza. Kurczę, nie wiem, zaraz wam wytłumaczę. Tak, tu miało być tam 31 i 24, 55 centów. No i do tego 20 cm, czyli 75 centymetrów będzie ten bok. No i tu tyle jest zostawione ściany, 75 cm. Ale nie obliczyłem styropianu 20. Czyli tak naprawdę tu będzie 55 i nie będzie symetrycznie. Dlatego maksymalnie się przesunę, zaraz zobaczę. Chyba te na dole mam najmniej wysunięte, to jest 80 centów. To słabo widać. 79. No, 80 centów mam wysunięte. Czyli te 5 cm zyskam. Tu będę miał 15. 10 centów różnicy, to już tak może nie będzie rzucać się w oczy. Czyli tu będę miał 60, a tam będę miał 70. Chyba tak zrobimy. Teraz wezmę miarę na takiej co widać. Wyznaczę dół, poziomica i będę przekręcał łaty. Wziąłem sobie piłę, tam dotnę łaty, tak żeby przykręcić łaty do ściany i to będzie prowadzenie piły. I teraz tak, tu mam 75 od środka, dodałem 5, to jest 80, 31 i minus 5, 26 centów musi być. Zamkniemy, żeby na projekt nie padało. 26 centów. Tu w takim razie będę musiał dużo więcej, 26. No, czyli tak 26, to będzie tutaj 26. No i teraz mierzymy, czy będzie te 3 metry. 26. Będzie akurat równiutko 3 metry. Najpierw sobie podocinam garaż tutaj boki. Później dopiero będę wymierzał na alto laserem. Tak myślałem, żeby sobie ustawić laser tutaj gdzieś w takim miejscu tutaj, o, żeby miał po i tamte wszystkie okna. I tutaj jednocześnie te, wyznaczę sobie poziomy, dół okna, gdzie ma być, tutaj 90 centów. No i później będę leciał 50 cm, tutaj są 120 i będę wycinał na nadproże.
teraz tak, przykręcę tu łatę równiutko z oznaczoną linią. Przynoszę wymiar na drugą stronę pod kątem prostym. I będziemy ciąć. Tu już mamy przykręcone. To jak teraz tam sięgnę, żeby przenieść ten wymiar? Będę musiał rusztowanie przynieść. W sumie mógłbym przenieść. I tak zrobię, bo tutaj mam przecież ten sam bloczek. Nie będę przenosił górą, tylko przeniosę sobie od początku, tak jak robiłem tutaj, 70, 80 i z drugiej strony 80 i też pociągnę kreskę. Różnicy nie powinno być. W końcu poziomicy i tam też jest od tego samego bloczka. Miara. Będzie 80. Mierzę trochę wyżej, dlatego że tutaj mam 2 mm mniej. A to sam początek, później tu już idzie z banana. Też nie powinno być problemu, jak będzie 2 mm mniej. A to tylko ta jedna cegówka. Jeden bloczek, nie cegówka. Dobra, przykręcam drugą i będziemy ciachać. No, agregat się pomału rozgrzewa. Dobra, już to wiem jak się zakłada, bo już zakładałem. Tutaj położymy z boku, może się przyda albo do samochodu. Teraz mam kilka opcji, muszę zobaczyć o co chodzi. Chodź dokładnie tutaj. Na to weźmiemy na troszkę mniejszym obrotach, a tutaj to nie wiem do czego to jest. Nie wiem. Było na dwójce, zobacz, na dwójce to nie tak zostanie. Się sypie połudzą.
Dobra, zaczniemy od niższych partii. No i tak pomału tu zajechałem za głęboko. Później to co będzie tam dostawało jeszcze w niektórych miejscach, no fala jaka będzie, no to sobie dotnę już ręcznie. Dokończę, później będziemy przyjmować. No nie jest to takie proste jakby się wydawało. Kręcię tą maszyną. Tu trochę stanie, a tu już pachnie polecę. Tutaj widzicie? No tu nawet więcej, to jest 0,5 centa. Ale tu tak będzie szło ocieplenie, nie ma problemu. No i tak lecę do końca, do samej góry. Nawet powinno to całkiem nieźle wyglądać. No i mamy jedną stronę. Jedyne co mogę powiedzieć, nie zostawiajcie na styku. Zostawcie tam 3-4 cm więcej. Nie będzie tego odpadu. Jak się później męczyć. Jeszcze nie. Tu jeszcze burze. Odkręcę i wam pokażę jak to wygląda. Z daleka pokażę. O, tak to mamy docięte. Tu coś mi jeszcze... Aha, no tam ucieka, no bo jest dół walnięty. O, tak to wygląda. No jakieś tam minimalne szczelinki są, ale jest w pionie. No i ten dół, może klejem zarzucę jak będę coś robił. Tutaj dół troszeczkę. No troszeczkę, to jest około centa, jest za krótki. Ale druga strona jest ok. Ciekawe czy tak jest w porządku. Pewnie coś tam lekko jest przesunięte. Ale to sprawdzimy sobie. No pod warunkiem, że ściana też jest prosta. No tam 2-3 mm różnicy. Gdzie to sprawdzić? Tutaj wyżej. Chcę zobaczyć, czy nie jest pod
pod kątem cięte. Jest 80, idealnie. Tam tylko jeszcze widzę, tutaj muszę lekko szlifnąć na tą stronę i będzie miodzio. Gdzie to tak odstawało? Tutaj. O. I druga strona tak samo. I 5. 3 metry i 5 mm. Trzy metry i 6 mm. Zostawiam milimetr różnicy. Bardzo fajna rzecz. Można sobie w bardzo szybki sposób zmierzyć odległość. To cudo milimetra. Mm różnica. Także jest dobrze. Ten jest tu do końca i jedziemy w drugą stronę do cinka. I tak naprawdę robię sobie od poziomicy, jest to raczej od poziomicy, jak mam przykręcone łatę w jednym miejscu, to przykładam poziomicę, wtedy mam pewność, że jest równo, a nie jest równo. Dobra, teraz mam środek. Zmniejszymy, żeby się łap nie pociąć. Tu już mam w garażu podocinane. No, z dokładnością tam do pół centymetra, może do centymetra. Do pół centymetra, bo tu było najwięcej, to jest 90,5. A teraz chcę wyznaczyć okno. Oczywiście bateria padła. Teraz chcę wyznaczyć okno. Okna idą na 90 cm od posadzki. 90 cm. To będzie miał 90 cm.
zaznaczę taką grubszą, że na pewno idzie tu 50 centów, czyli tu już będę miał podłogę. I teraz chcę tak ustawić laser, żeby mi wszędzie złapał. A czy się tak uda, to nie wiem. Będę musiał improwizować, bo nie wziąłem stopki od statywu, żeby mi to się nie spierdzieliło. Teraz tam to zaznaczyłem na jednym oknie. Podnoszę do góry. Kurczę, ale nie dam rady. Wszystko mówię na raz, bo palety mi zasłaniają. O, i teraz mamy na kresce. Tu sobie od razu pozaznaczam, gdzie się da. Więcej, bo on przecież będzie obcinany jeszcze. No, takie rzeczy do mojego sterowania, gdzie sobie kiedyś pokupowałem, a teraz przydało się na budowę, jak znalazłem. No. Jeszcze tutaj na garażu. Tak, tu pozaznaczam. Teraz 190. Okna w garażu są 120, czyli 120 do góry. Muszę powycinać takie na L-ki, ale powycinać 5 cm niżej, dlatego że będą takie poduszki wylewane z betonu. Ciekawy jestem, ile różnicy będzie na ostatniej warstwie, bo mniej więcej od czwartej warstwy już nie sprawdzałem tak dokładnie, żeby były piony wszędzie, poziomy wszędzie. Także ciekawy, ile będzie różnicy. 3, 4, 5 cm, ale to zobaczymy później. Kurczę, tu już mi nie sięga. Nie. I tu jeszcze mi sięga, ale tak słabiutko. To sobie zaznaczę, ale chyba ja to pozaznaczam wszędzie od razu. No teraz tak, tam wyznaczyłem też z jednej strony krechę, gdzie ma być brama garażowa. O, i teraz bym sobie wziął poziomkę i przedłużył do końca tą linię. Teraz jest ciemniej, także łatwiej to jest zrobić. No to nie jest laser na zewnątrz, tylko do pomieszczeń. Ale jak widać, da się. Dobra, i tu mamy. Teraz przenieść na drugą stronę, ale tu już sobie wezmę krótką poziomkę. Tu już mamy też zaznaczone. Tu sobie też zaznaczę, bo żebym wiedział później, jak w razie wytnę to całość, bo prawdopodobnie całość będę wycinał. Tutaj będzie to całe wycinane. Tak mówiłem, to jest wysokość nadproża. I będę, a nie, zaraz, to nie muszę, czyli tu tak naprawdę będę ciął tak jak widać na tej podwykresce, a tutaj na tych, na oknach będzie tak, że będą poduszki z betonu i dopiero na tym będą L-ki nadproża. Tak, czy to jest ta sama, to chyba nie.
130. Muszę oddychę obniżyć. Teraz wyznaczę skrót z okna. Tu będzie wysokość okna. Jeszcze sobie zmierzę, zweryfikuję. 120, no elegancko. To okno jest 120 na 120. Miało być 140, ale stwierdziłem w garażu bez sensu, takie mi wystarczy. I ono było przesunięte troszeczkę. Ja jadę idealnie na środku, dlatego że na szczycie też jest jedno okno i one były niesymetrycznie. Dlatego też tak jest, a nie inaczej. Drzwi też troszeczkę są przesunięte, 12 cm. Tu będzie tylko taki 7-centymetrowy węgarek. No jak będzie ściana jeszcze tutaj szła, to tu będzie tylko 7 cm. Także niewiele, ale mi tyle w zupełności wystarczy. Światło sobie zrobię na... Zresztą nie wiem gdzie, czy będzie, zależy w którą stronę drzwi będą otwierane. 7 centów, no, czyli nie za wiele będzie. Wczoraj powyznaczałem sobie wszystkie okna, poziom okien, podu klasera i góra. Jak tak popatrzę na krechy, jak są okna, to myślę, że różnica do centymetra tu było najmniej. No to jest tylko pół centymetra, no to do półtora. Też nie wiem. Dwóch nie będzie. No nie będzie półtora centymetra na całym wieńcu. A mówię, o czwartej warstwie się za bardzo nie przejmowałem. Teraz będę docinał już na gotowo pod podciąg. I też przykręcam sobie dwie deseczki, tak jak widać, odetnę. Spadło. Teraz będziemy supy docinać. Supy, kolejna jadę. Właściwie to muszę pozwalać na to wszystko. Teraz tak, supy nie będę robił tego och ach, bo musi pięknie wyglądać, nie musi i nie będzie wyglądać. Podocinam tylko te fragmenty, które wystają i to wszystko. Ale to chyba już wspomniałem na którymś z filmów, że nie będę jakoś specjalnie. Specjalnie robił tego na pokaz. Postanowiłem, że zrobię w ten sposób, że tutaj przykręcę deskę. Z tej strony będzie czyściejsza. Z tej chyba. Od góry przykręcę deskę. Połączę to. Połączę to w ten sposób, żeby ten słup się nie ruszał. On się naprawdę mocno rusza. Nie wiem, czy to będzie widać, jak pracuje. On jakby nie to, że odklejony jest, ale... O, widać jak pracuje.
tutaj pół biedy, ale tam mam taki cieniutki super. Tam to dopiero będzie jazda. Rusza się, ale zdecydowanie mniej. Coś to dało. Tutaj dotknę to jedno na oko. Później już będę z dołu wziął. Zostawiamy tutaj, nie będę kombinował. 3,5. Aha, nie, no tutaj będę górę docinał jeszcze. Czy będę? Będę. 23. Tu jeszcze tego musimy docinać. Kurde, nie wiem, czy nagrało jakieś pytanie na krzyw łączu. No teraz leciałem jeszcze, tak żeby było szerzej. 24, dobra. I teraz schodzę niżej. Tu chyba będzie mniej, to było 23. 23,5, ale to zostawiam tak. Dotnę dół. No i w drugą stronę będę zajechał na okno, na drzwi. No, nie byłbym sobą, jakbym nie wprawił. Jeszcze tu troszkę mniej jest, 23,5, ale tak wszędzie już jest 24. No, trzeba będę spał spokojnie. Nie się będę zastanawiał, a czy te pół centymetra, czy centymetra. To ma znaczenie. No, w niektórych sytuacjach ma znaczenie. I chciałem wam pokazać, jak przenoszę ten wymiar na drugą stronę. Może to nie będzie super dokładne co do milimetra, to no, z dokładnością do milimetra. Nie jadę kreską do góry, nie przenoszę tam kątownikiem i nie schodzę w dół. Tylko tak naprawdę jak mam, bo to jest bardzo ważne, jak mam zakończony całym suporeksem, to mierzę, ile tutaj jest z tej strony. To jest 2,4 i przynoszę z tej strony 2,4. To było źle. 2,4 i teraz od poziomicy, nawet jak będzie ciutkę różnicę, to się nic nie stanie. Ale też będzie w miarę dokładnie. No i teraz już od poziomicy, od krechy. Tutaj z lenistwa nie przykręcałem na słupie. Nie wiem, czy to będzie widać, troszkę krzywo. Nie przykręcałem z drugiej strony listwy, bo mi się nie chciało. No z lenistwa tak naprawdę. Ale nie trzeba przykręcać, bo nie ma prowadzenia i faluje ta długa piła. Ale tam zaraz pójdę, tutaj te nierówności przejadę tym skrobakiem, no i to tak już zostanie. No, dzisiaj mamy minus 13, będziemy dalej docinać, ale zobaczymy, jak odpali agregat. Zresztą widać, cały jest oszroniony, bo stał na przyczepce. O. To damy całkiem w stanie. No mi zostało, myślę, że dzisiaj skończę, chociaż jest w sumie minus 13 na dworze, tak rzeźko. Jedno okno, słup, tutaj nie ruszam, zostawiam, żeby to się nie wywróciło.
tutaj z dwóch stron wyrównać i te dwa okna wyrównać. Wyrównanie to jest tam pół biedy, najgorsze to jest powycinać właśnie te na poduszki później i na elki. Drzwi docięte i tu też dociąłem. To jest, nie wiem, czy widzicie. Tu też dociąłem, jak widać związane jest u góry deską. No i tak pomalutku nic się nie stało. Jest docięte. Na całe szczęście nic się nie stało. Tam gdzie już mogłem, to pozabezpieczałem. Tu jeszcze muszę dociąć. Aczkolwiek czekałem, może puści, to bym to skrobał, ale no nie puściło. Tutaj garaż już na gotowo. No prawie na gotowo, dlatego że przespałem się z jedną rzeczą i tutaj będę robił także tabelka, która idzie, będzie szła do końca, aż do zbrojenia, które będzie szło do góry, bo bez sensu tutaj dawać jakiś taki kawałeczek zbrojenia innego. Także całą belkę pociągnę do góry, tam też wytnę, żeby było do samego narożnika. Jak się uda, też myślę, że będzie już ciemno, to pokażę wam, jak już wszystko jest podocinane. Jak docinam, nie będę pokazywał, to już widzieliście. Wczoraj była niedziela, już nie chciałem hałasować tutaj, także odpoczywałem sobie. A dzisiaj działamy dalej. Samochód tak ledwie co odpalił. Minus 13, ale to wina akumulatora. Nie, że ciężko palić, tylko wina akumulatora. Nie chce mi się, ale robimy. I mamy wszędzie podocinane. Temperaturka trochę się podniosła, jest minus 9. Zaczynam zbierać graty. Muszę jeszcze tam jedną rzecz zrobić u taty w domu. Później może przyjadę, jeszcze posprzątam, pozbieram te wszystkie odpady i wywiozę na gryzowisko. Aha, dzwoniłem do wiązarówców, bo miałem tam zapytanie, jeśli chodzi o te supy. One muszą być niżej od zera i nie pamiętam ile, także 17 cm poniżej zera, bo 20 cm mają stopy, na których montują belki. Czyli 3 cm będzie ponad taras, tak żeby tam mnie belka nie podciągała wilgoci. I druga fajna sprawa, już nie muszę montować szpilek. Szpilki już nie są potrzebne, bo montują na kotwy. Dla mnie lepiej, mniej roboty, lepiej się będzie równać wieniec. Powiem wam, że zeszło się z docinkami. Dobrze, że miałem lisi ogon, bo jakbym tego nie miał, to ręcznie bym się zarąbał. A powiem wam, przy takich temperaturach, jak gdzieś jest bloczek mokrzejszy, tak, nie wiem, czy to będzie widać, tak, ten jest bardziej mokry, zresztą widać, bo ten podciągnął troszkę, to no co tu oszukiwać, on jest po prostu zamarznięty i bardzo ciężko się go tnie. A ręcznie to bym chyba to z tydzień jechał. To i tak 3 dni mi tam po parę godzinek zajęło. Tu już garaż też poprawiony. Wyciąłem całkiem i zbrojenie pójdzie do końca na ścianę i dopiero do góry. Już nie chciałem kombinować jakimś cięższym zbrojeniem, bo tutaj nadproże jest 40 bodajże, jak dobrze pamiętam, a wieniec jest 30. Także tu pojadę 40, do góry jest łączenie z wieńcem domu, bo dom jest wyżej. No już później dookoła idzie normalnie wieniec 20x30. Ale to pewnie pokażę. Taki materiał pewnie nudny dla większości. Ale cóż, nie mam zamiaru nie wskakiwać w taczkę i udawać, że jadę samochodem. Czy rozbijać plankę montażową siekierą. Trzymajcie się, cześć.